Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym uprzedzić, że to nie będzie taki stricte referat, ponieważ no, mam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jestem myśliwym, albo się tak troszkę otworzyć, dlaczego jestem myśliwym, czy to na dzień dzisiejszy jest powód do dumy, czy powód do wstydu. No, nie mam prezentacji takiej eleganckiej z wykresami, z tabelkami, ponieważ myślę, że takich osobistych odczuć i emocji nie da się ubrać w slajdy, które pokazywali moi przedmówcy na ekranie. Będzie to raczej taka prywatna, może nieco chaotyczna no, spowiedź czy wypowiedź, dlaczego tym myśliwym jestem. Zastanawiałem się w przerwie, czy nie powiedzieć krótko, bo lubię i na tym zakończyć, wrócić do dyscypliny czasowej, ale byłoby to może trochę niepoważne, ponieważ też no, w tym komitecie organizacyjnym uczestniczę i należałoby się zachowywać poważnie. Dlaczego jestem myśliwym, to kilka lat temu takie pytanie w ogóle mi nie przyszło jeszcze do głowy, bo wydawało się to takie oczywiste, normalne, że wielu ludzi poluje i nie ma tej nad czym się zastanawiać. Właściwie do zadania sobie samemu takiego pytania zmusiło mnie no, to, co się w tej chwili dzieje, gdzie myśliwi są trochę traktowani jak chłopcy do bicia i powstaje pytanie, dlaczego? Ja, tak jak pani przewodnicząca mnie przedstawiła, poluję już od 46 dokładnie lat. Za chwilę będzie 47 sezon. Można by powiedzieć, że w polowaniach uczestniczę jeszcze trochę dłużej, bo zaczynam jako naganiacz, często za plecami taty, obserwując, jak polowanie wygląda. I myślę, że z tej perspektywy, tych wielu, no wielu lat, spróbuję, powiedzmy, jakoś tak refleksyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Polowanie, tak jak to wynika z tych lat, było właściwie od zawsze obecne w moim życiu. Miałem to szczęście, że wychowywałem się na wsi, a konkretnie w leśniczówce. Mój tata był leśnikiem, myśliwym. Oceniam z perspektywy lat, że wspaniałym człowiekiem. I właściwie on mnie jakby nauczył tej miłości, szacunku do przyrody, rozsądnego korzystania z tych dóbr przyrody, rozsądnego, rozważnego obcowania po prostu. Przeciwnicy łowiectwa na dzień dzisiejszy domagali się ustawowego zakazu, aby dzieci brały udział w polowaniu. Przyznam się, że dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe. Mówi się, że zabijanie to jest jakieś tam barbarzyństwo. Dzieci nie powinniśmy tego od małego uczyć. Moje osobiste doświadczenia są zupełnie inne. Pamiętam jako kilkuletni chłopiec swój pierwszy udział w polowaniu na kuropatwy, bo to wtedy był najbardziej chyba oprócz zajęcy liczny gatunek. I po ostrzeleniu kilku tych ptaków tata powiedział, wystarczy, wracamy do domu, więcej nie zjemy. Do skupu wtedy było 60 km, nikt tej zwierzyny stamtąd do skupu nie woził. Nie było więc bezmyślnego jakby zabijania dla samej przyjemności strzelania. Była ta przyjemność polowania, ale w granicach rozsądku i po to, żeby tą dziczyznę w sposób racjonalny spożytkować. Podobnie taki fakt, który utkwił mi w pamięci, to była możliwość uczestniczenia w elaboracji naboi, bo wtedy było to powszechne zjawisko. Jako kilkuletni, a potem może i kilkunastoletni chłopak miałem możliwość usuwania wystrzelonych spłonek ze starej łuski, zakręcania, co bardzo lubiłem, przybitki na zamknięcie jakby tego naboju. To mnie jakby w pewnym sensie tak podnosiło na duchu, bo to była ważna czynność, uczestniczyć w produkcji amunicji myśliwskiej. Nie było wtedy ustawy o broni i amunicji. Broń stała najczęściej albo gdzieś za piecem, albo za szafą z książkami. Ja jako ten człowiek, który uczestniczył w tych rozmowach o broni, w tych rozmowach o polowaniu, w tym polowaniu, proszę mi wierzyć, że nie miałem żadnych ciągot do tego, żeby tej broni w sposób nierozważny użyć, żeby gdzieś tam te naboje podkraść i wystrzelić. Myślę, że to był początek takiej niesformalizowanej, nieujętej w żadne kanony ani reguły edukacji, bo to była taka edukacja oczywista. Tej wiedzy i tego doświadczenia nabierałem już jako mały chłopak. Czułem się przez to dowartościowany. My teraz też przecież uczymy dzieci, żeby nie śmieciły, żeby umiały korzystać z komputera, z oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. Nie bardzo rozumiem, dlaczego ja miałbym nie uczyć dziecka czy wnuka tej sztuki polowania czy obcowania z przyrodą
jako tej właśnie szeroko rozumianej możliwości korzystania z dóbr przyrody. Nie ma co też ukrywać, że poluję po części także dlatego, że smakuje mi dziczyzna, zdrowe, ekologiczne mięso, o tym będą jeszcze jutro warsztaty. Myślę, że Państwo się z tym zgodzą. Przeciwnicy nasi, myśliwi, często jakby protestują przeciwko zabijaniu, bo mówią, że przecież mięso można nabyć w sklepie, ale żeby to mięso nabyć w sklepie, trzeba jakieś zwierzę pozbawić życia w taki czy inny sposób, tak? Wszyscy chodzimy w skórzanych butach, ekocentryści czy pseudoekolodzy również, i jakoś im to nie przeszkadza, a skóra ze zwierzęcia przecież też, znaczy skóra też pochodzi od zwierzęcia. Czyli jakby tutaj jest pewna hipokryzja, którą pokazują przeciwnicy polowania i łowiectwa. Myślę, że trzeba też głośno o tym mówić, że śmierć jest takim jakimś nieodłącznym elementem naszego życia i to jest banał, tak? Ale trzeba to powtarzać właściwie przy każdej okazji, bo my o takich oczywistych rzeczach mówimy często na spotkaniach leśników, na spotkaniach myśliwych, natomiast trzeba to powtarzać, żeby docierało to do wielu odbiorców, a właściwie najlepiej do wszystkich. Myślę, że to jest o tyle ważne, że ta rzeczywistość, taka często wirtualna, która nas otacza, mnogość żyć w grach komputerowych, poziomów życia i tak dalej, no troszkę zakłamuje rzeczywistość i to też należy o tym chyba mówić i pamiętać. Z mojej perspektywy śmieję nawet stwierdzić, a nie tylko tak nieśmiało przebąkiwać, łowiectwo jest taką dla mnie wyższą formą obcowania z przyrodą. Niektórzy mówią, że łowiectwo to jest sport. Dla mnie to nie jest żaden sport, to jest dla mnie osobiście pasja, która jest obwarowana dużą odpowiedzialnością, którą należy wykonywać zgodnie z przepisami, z prawym sumieniem, z prawem łowieckim, ze statutem, z regulaminem polowań, zgodnie z etyką i wieloletnią tradycją. Także w dzisiejszych czasach warto podkreślić, że jest to tradycja wieloletnia, także chrześcijańska, do której wszyscy w ostatnim okresie zwłaszcza tak chętnie nawiązując, bo to już od Księgi Rodzaju mówimy o tym przecież, że Pan Bóg stworzył człowieka specjalnym aktem stwórczym, żeby był na podobieństwo Boga, obdarzył go rozumem po to, żeby wyciągał wnioski i postępował i oceniał zgodnie z własnym wyczuciem, co jest dobre, a co jest złe. No nie będę tutaj dalej cytował pism świętych, bo to przecież nie o to chodzi, ale zostaliśmy tym zapisem w Księdze Rodzaju upoważnieni do tego, żeby nad ziemią panować i nad zwierzętami czynić sobie poddaną. A to poddaną to mamy czynić w sposób rozsądny i mądrze z tego korzystać, tak żeby się to wszystko rozwijało, a nie żeby w jakiś sposób naszym postępowaniem przyrodę niszczyć. I to jest taka, myślę, mądrość, którą należy adresować nie tylko do łowiectwa i do myślistwa, czy nie tylko do leśników i myśliwych, ale do wszystkich, którzy korzystają w końcu z elementów środowiska naturalnego, ze środowiska przyrodniczego, bo wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, w jakiś tam sposób korzystają. Łatwo jest jakby uderzać w myśliwych, natomiast do wyginięcia wielu gatunków, co także się zarzuca często myśliwym, to nie oni się przyczynili, czy nie myśmy się przyczynili, ale zmiany, jakie w sposób nieuchronny w naszym otoczeniu zachodzą, czyli zmiana struktury upraw, mechanizacja, chemizacja, wiele innych czynników, o których chyba tutaj w tym środowisku nie ma co mówić, a które w sposób nieuchronny nasze otoczenie przyrodnicze zmieniają. I myślę, że tutaj trzeba, nie tutaj, ale wszędzie głośno powtarzać, że w tej otaczającej nas rzeczywistości no nie możemy udawać, że współczesny świat może istnieć bez ingerencji człowieka. Funkcjonowanie ekosystemów jest na tyle powiązane, a jednocześnie zaburzane, że człowiek musi panować nad tym, co się wokół nas dzieje. Czasem też mówić, myślę, w sposób uczciwy i rzetelny, że każdy z nas, ja również, chciałby często uciekać od szarości dnia codziennego, zapomnieć o wszystkich problemach, tak zwanych dobrodziejstwach cywilizacji, pobyć samemu ze sobą w ciszy, w wytchnieniu na łonie przyrody. Ja powiem tak, że jedni chodzą do lasu z modnymi kijkami, inni z koszem na grzyby, a ja chodzę ze strzelbą. I te wszystkie formy obcowania z przyrodą są, wydaje mi się, dopuszczalne. Znaczy ja jestem przekonany, że dopuszczalne, bo one są lekiem na
ludzkie stresy pozwalają przywrócić nam zachwianą równowagę fizyczną, psychiczną, no pobyć samemu ze sobą. Dla myśliwego jest takie też banalne powiedzenie, że pogoda jest dobra albo bardzo dobra. I to jest racja, bo często w tych skrajnych warunkach przyrodniczych mamy możliwość takiego obcowania ze zjawiskami przyrody, których na co dzień często nie postrzegamy. Tak? I ja jestem osobiście głęboko przekonany, że w całym tym naszym łowiectwie, myślistwie, przynajmniej mnie, nie chodzi najbardziej o strzelanie. Będąc na polowaniu, widzę wschodzące słońce, widzę wzbijające się w górę skowronki, słyszę ciszę, chociaż to jest coraz trudniejsze, bo mało jest takich zakątków, gdzie jest cisza bezwzględna. I to wyjście na polowanie nie zawsze, czy powiedzmy nawet rzadko kończy się strzałem, tak? To jest przede wszystkim obserwacja i niezapomniane wrażenia i obrazy, które pozostają nam w pamięci. Ktoś, kto tego nie widzi, nie słyszy, nie rejestruje, w mojej ocenie nie powinien być myśliwym. Taki krótki cytat jeszcze przytoczę, jak mawiał mój nieżyjący już niestety kolega i mentor, myśliwy, znany nie tylko chyba łódzkim środowisku, świętej pamięci Eugeniusz Fortuna, powtarzał, że w momencie oddania strzału kończy się przyjemność polowania. Ja początkowo tego nie rozumiałem, jak zaczynałem polowanie, potem nabrałem dystansu i nie będę tłumaczył dlaczego. Myślę, że najlepiej jak Państwo sobie odpowiecie na to pytanie sami. Natomiast chciałbym jeszcze jeden cytat, no jakby dosłownie zacytować. Jest to cytat, który oddaje najlepiej chyba moje rozumienie łowiectwa. Jest to cytat z homilii księdza Mirosława Stawickiego, który wygłosił to przy jakiejś tam okazji mszy w Czempiniu. A brzmi on tak. Ważnym momentem w moim spojrzeniu na łowiectwo było spotkanie z pewnym starszym myśliwym, będącym już od wielu lat na emeryturze. W jego mieszkaniu zobaczyłem okazałe trofea, wieńce byków i parostki kozłów, które mogłyby być eksponatami niejednej wystawy. Na moje pytanie, z którym z tych okazów związane są najpiękniejsze wspomnienia, usłyszałem w odpowiedzi takie opowiadanie. W moim łowisku drugi rok podchodziłem medalowego kozła. Parostki jego przyćmiłyby wszystkie wiszące na tej ścianie. Pewnego majowego wieczoru, gdy siedziałem na ambonie, wyszedł ten, na którego od dawna czekałem. Słońce chyliło się ku zachodowi, urzekająco pachniała ukwiecona łąka. Kozioł trwożnie rozejrzał się dookoła i nie widząc nic, co by go zaniepokoiło, spokojnie skubał trawę. Serce biło mi jak młotem, bałem się, że zwierzę to usłyszy. Na tę chwilę czekałem od dawna. Krzyż lunety spoczywał już na komorze zwierzęcia. Włączyłem przyspiesznik i kiedy miałem nacisnąć spust, z oddalonego wiejskiego kościółka rozległ się dzwon wzywający na wieczorne majowe nabożeństwo. Kozioł podniósł głowę, ale słysząc znajomy głos dzwonu, codziennie niosący się ponad łąkami, wrócił do skubania trawy. Niepowtarzalny urok tej chwili, wieczorna modlitwa, głos dzwonu, zachodzące słońce, spokojne żerowanie zwierzęcia napełniło mnie takim wzruszeniem, że odłożyłem sztucer, nie chcąc zagłuszyć pięknego majowego wieczoru. I to jest właśnie najpiękniejsze moje myśliwskie przeżycie, choć nie ma tu żadnego trofeum. Jak mówiłem przed cytatem, no tak rozumiem łowiectwo i o takie przeżycia głównie chodzi. Dlatego jestem myśliwym, odpowiadając na to pytanie tytułowe. I tak jakby na tej kanwie chciałbym, no pozwolicie Państwo, zadać pytanie nam wszystkim, a nie tylko myśliwym i leśnikom. Czy zauważamy wschody i zachody słońca, ich piękno? Czy słyszymy głosy ptaków i zwierząt, choćby właśnie tego skowronka, tego słowika? Czy słyszymy ciszę, na przykład o wschodzie słońca, kiedy ptaki na chwilę milkną i robi się absolutna cisza? Czy potrafimy usłyszeć krople deszczu, które spadają z drzew wtedy, kiedy przy tej dobrej pogodzie, a nie bardzo dobrej, jesteśmy w lesie? Czy potrafimy rozpoznać głosy zwierząt, ptaków? Ja mam na to odpowiedź twierdzącą i dlatego jestem myśliwym. Myślę, że także nie należy zapominać tej wartości dodanej, czyli to, co już mówiłem wcześniej o tej możliwości spożywania smacznego, zdrowego mięsa. I
Tak, zbliżając się do końca tego swojego wystąpienia, chciałbym jeszcze, jak każdy człowiek, który ma prawo do własnej opinii, który nie widzi powodu, żeby je ukrywać, zapytam tak, czy jako myśliwi i czy jako organizacja Polski Związek Łowiecki zrobiliśmy dostatecznie dużo dla edukowania społeczeństwa co do istoty łowiectwa? Moja prywatna odpowiedź brzmi nie. Zrobiliśmy niewiele albo nieskutecznie to robimy. Dlaczego tak twierdzę? No, wielu myśliwych uważa, że myśliwy poluje gdzie chce, na co chce, kiedy chce i jak mu się tam podoba. I nie jest to tylko opinia takiego szarego człowieka czy przeciętnego Kowalskiego. Do takiego stwierdzenia zainspirowała mnie rozmowa z dwoma wybitnymi profesorami wyższej uczelni przyrodniczej skądinąd, którzy ze zdziwieniem, że tak powiem, i niedowierzaniem wysłuchali, że myśliwy poluje tylko tam, gdzie ma pozwolenie na odstrzał, że jak chce wziąć tuszę na własny użytek, to musi ją kupić od zarządcy lub dzierżawcy danego terenu. To się wydawało panom profesorom jakieś nie do końca zrozumiałe. A proszę jeszcze zapytać rolników, takich przeciętnych rolników, czy oni wiedzą, że myśliwi płacą jakąkolwiek cenę dzierżawną, czyli opłatę za korzystanie z obwodów łowieckich. Większość, jestem o tym głęboko przekonany, bo wiele jakby rozmów z ludźmi prowadzę, jest zdziwionych, że taką opłatę w ogóle wnosimy. Oni nie wiedzą, gdzie te pieniądze wpływają, jakie to są pieniądze i co się z nimi dzieje. I myślę, że mimo, że jesteśmy taką 100-tysięczną czy ponad 100-tysięczną organizacją, to jakoś nie potrafimy albo nam się nie udaje skutecznie przedstawiać tego swojego dorobku, choćby w ochronie gatunków zwierząt, skutecznie przeciwstawiać się temu szkalowaniu łowiectwa, które ostatnio przybiera takie ramy dosyć trudne do zaakceptowania. O tych problemach mówimy najczęściej na radach łowieckich, na spotkaniach z leśnikami, w tym jakby wzajemnym czy we własnym sosie. Natomiast jakoś nie udaje się dotrzeć z tym przekazem do masowego odbiorcy. Unikamy ogólnie rzecz biorąc tematu zabijania, wykorzystania mięsa dziczyzny, co jest nie do końca zrozumiałe. Myślę, że to się ostatnio troszkę zmienia, bo do niedawna leśnicy, a sam też jestem przecież leśnikiem, niechętnie mówili o wycinaniu drzew, o tym pozyskaniu drewna. Teraz się to troszeczkę zmienia i myślę, że takie argumenty, jak to gdzieś tam usłyszałem w rozmowie, że no przecież rolnik po to sieje co roku, żeby jesienią zbierał plony. No leśnik nie sieje co roku, znaczy sieje w szkółce, ale generalnie ten nowy las sadzi raz na 100 lat po to, żeby po tych 100 latach zbierać plony. I to chyba też jest prawda, o której trzeba mówić. Myśliwy hoduje, dba, dokarmia, tam troszczy się o to łowisko, też po to, żeby mógł polować i zbierać plony, podobnie jak hodowca kur czy hodowca bydła, który w końcowym etapie tej swojej hodowli również, ale jeśli nie sam, to w ubojni doprowadza do zabijania tych zwierząt w sposób jaki, to chyba wszyscy wiemy, ja tu mam wprawdzie wycinki prasowe czy wydruki jakieś tam internetowe, jak się zabija kury w ubojni, jakie warunki KFC stawia, żeby to niby był wyższy poziom tego zabijania, znaczy wyższy w sensie bardziej humanitarny, ale chyba nie o to chodzi, żebyśmy na ten temat dyskutowali. Myślę, że jako ta rzesza myśliwych nadmiernie daliśmy się stłamsić, czy ulegliśmy fałszywym, nie wiem, pseudoekologom, ekocentrystom, jak zwał, tak zwał, wszystkim innym, którym łowiectwo i myśliwi stoją solą wokół. I no, przez to udało się doprowadzić, bym powiedział, nawet do skrajnych sytuacji, gdzie są fragmenty łowisk, które królują zdziczałe, czy rządzą w sposób niepodzielny zdziczałe psy, koty, różne inne gatunki uważane kiedyś za drapieżniki. Pozwolę sobie jednak już w końcowym, ostatnim zdaniu stwierdzić, że na pewno, i tu się wszyscy z tym zgodzimy, równowaga w przyrodzie jest niezbędna, ale w tym świecie, w którym żyjemy na dzień dzisiejszy, to człowiek musi tą równowagę zapewnić. Dziękuję za uwagę. Dasz Bur.